Ewa Drzyzga miała niecodzienną okazję świętować tegoroczne Oscary w bardzo wyjątkowym stylu. Gwiazda TVN dostała szansę uczestnictwa w prestiżowej imprezie charytatywnej organizowanej przez Eltona Johna, reprezentując polską śniadaniówkę. Celem jej obecności na tym wydarzeniu było dostarczenie widzom jak najlepszego materiału z tej gali. Uczestnictwo w tym ekskluzywnym przyjęciu nie było jednak bezkosztowe. Ewa Drzyzga ujawniła, że sam wstęp na imprezę został wyceniony na $3000, a koszt miejsca na kolację wahał się od 6 do 12 tysięcy dolarów, w zależności od lokalizacji stolika. Podczas swojej relacji na antenie Ewa Drzyzga podzieliła się z widzami, kogo miała okazję spotkać na przyjęciu. Jak się okazuje, na imprezie Eltona Johna pojawili się tacy celebryci jak Danny DeVito, Heidi Klum, czy Joan Seymour, tworząc niezwykłą atmosferę. Przychodzą na chwilę i wpadają na kolejną imprezę, których jest mnóstwo, zauważyła prezenterka, podkreślając dynamiczny charakter nocnego życia Hollywood w okresie Oscarów. Ponadto, Drzyzga podzieliła się z widzami wrażeniami dotyczącymi zwycięzców nagród. W trakcie relacji wspomniała o sukcesie Emmy Stone, która zdobyła statuetkę za najlepszą rolę w filmie Biedne istoty. Niestety, podczas relacjonowania, prezenterka popełniła pomyłkę, niepoprawnie odnosząc się do nazwiska gwiazdy, co pokazuje, jak łatwo można się pomylić w natłoku informacji i emocji związanych z tak wielkim wydarzeniem. Udział Ewy Drzyzgi w imprezie charytatywnej Eltona Johna i jej relacja z tego wydarzenia dostarczają cennego wyglądu w kulisy świętowania Oscarów, jednocześnie pokazując, że nawet doświadczeni prezenterzy telewizyjni mogą popełniać błędy. Jej obecność na gali i udostępnienie tych doświadczeń polskim widzom podkreśla globalny charakter kultury filmowej oraz jej wpływ na międzynarodową publiczność. Na tej prestiżowej imprezie miała szansę nie tylko być świadkiem wręczenia nagród, ale także podzielić się z widzami unikalnymi zakulisowymi informacjami, które ujawniła przed kamerą. Wśród nich znalazła się wzruszająca historia Emmy Thompson, błędnie nazywanej przez Drzyzgę Emily, która w emocjonalnym przemówieniu dziękowała za wsparcie i głosy oddane na nią przez członków Akademii. Jednak to nie jedyny moment, który Drzyzga postanowiła podkreślić w swojej relacji. Prezenterka zwróciła uwagę na wyjątkowy gest Emmy Stone, która, po otrzymaniu Oscara, symbolicznie podzieliła się nim z Lily Gladstone. Ten gest miał ogromne znaczenie, ponieważ Gladstone mogłaby stać się pierwszą rdzenną Amerykanką uhonorowaną tą prestiżową nagrodą. Stone, prosząc o niezaglądanie na tył swojej sukni z powodu drobnej wpadki, dodała jeszcze więcej ludzkiego wymiaru do tej już wyjątkowej nocy. Relacja Drzyzgi z gali Oscarów pokazuje, jak ważne w całym tym hollywoodzkim blasku są chwile prawdziwej ludzkiej emocji i wzajemnego wsparcia wśród artystów. Odnosząc się do drobnych nieścisłości i wpadek, prezenterka ujawniła, że nawet w tak uroczystych chwilach mogą zdarzyć się sytuacje, które czynią te wielkie wydarzenia bardziej osobistymi i bliskimi zwykłym ludziom. To właśnie te historie, pełne ciepła i ludzkiego wymiaru, często zostają w pamięci widzów dłużej niż sama ceremonia wręczenia nagród. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.